serial Harry Potter w dużych tarapatach? Nowy Geralt nie czytał i nie oglądał Wiedźmina? Wielkie powroty w Marvelu, Hugh Jackman jako kandydat na Oscara i koniec Mandaloriana? To i wiele więcej już dzisiaj. Powstaje kinowa adaptacja gry Death Stranding i to nie od byle kogo, bo od studia A24, które raczej słynie z ambitnego kina. Co ciekawe, już sama gra miała gwiazdorską obsadę z Normanem Reedusem i Madsem Mikkelsenem na pokładzie. Więc ciekawe, czy powrócą oni do odegrania swoich ról już we własnej osobie. Niestety nic więcej łącznie z datą premiery nie jest jeszcze wiadome. Kontrowersji wokół serialowego Wiedźmina w ostatnich latach, delikatnie mówiąc, nie brakowało. A ich punkt kulminacyjny nastąpił w momencie ogłoszenia nowego aktora, który wcielił się w główną rolę w kolejnych dwóch sezonach serialu, po czym ten się zakończy. Za Henry'ego Cavilla, wielkiego fana Wiedźmina i odgrywania tej roli, na planie zjawił się Liam Hemsworth. I jak się okazuje, w momencie, gdy aktor otrzymał propozycję wcielenia się w Geralta, miał on na swoim koncie jedynie przejście trzeciej części z serii gier od CD Projekt Red. Nie czytał książek i nie oglądał poprzednich sezonów serialu Netflixa, co nie wróży tutaj nic dobrego. Jednak na obronę aktora, jak sam przyznał w wywiadzie, przed przyjęciem roli czy też wejścia na plan podobno nadrobił zaległości. Jednak czy tak też się stało i czy pomogłoby to w ogóle odegrać mu tą rolę jakkolwiek lepiej, o tym przekonamy się razem z premierą czwartego sezonu. Ruszyły też prace nad chyba najciekawszym obecnie wcieleniem Spidermana, w którego to rolę wcieli się Nicolas Cage. Będzie to serialowo-aktorski spin-off tej postaci, która pojawiła się w animacji Spider-Man Into the Spider-Verse i skradła serca widzów. Dostaliśmy też sporo zdjęć z planu, bo tak jak wspominałem, prace właśnie ruszyły. Jednak póki co nie widzimy tam jeszcze superbohaterskich strojów, a jedynie Cage'a w bardziej przyziemnym ubraniu. Przypominam, że historia przyniesie nas do lat 30. XX wieku w Nowym Jorku, gdzie to będziemy śledzić losy Bena Reilly'ego. Takie przynajmniej póki co są przypuszczenia. Jest on prywatnym detektywem, który przyjął sprawę rozwiązania zagadki i spisku, w który zamieszany jest sam burmistrz. Po zdjęciach wygląda na to, jakby serial celował w vibe nowego Batmana, co w sumie mnie bardzo cieszy. A premiera, o dziwo, nie na Disney+, tylko na Prime Video. A teraz chwila dla bardzo ciekawej aplikacji Bilin, której to zostałem ambasadorem i której kibicuję od momentu, gdy tylko dowiedziałem się o takim właśnie pomyśle. Jest to aplikacja dostępna zarówno na iOS, jak i Androida, w której to każdy z nas może stać się krytykiem i recenzentem. Filmowym, serialowym, ale też i jedzeniowym, miejscówkowym i imprezowym, jednocześnie na tym zarabiając. Tak naprawdę tematyka i pomysły są tutaj nieograniczone. Jest to zupełnie nowe medium społecznościowe, stworzone w całości w Polsce, gdzie to możemy umieszczać recenzje w postaci postów albo tak zwanych quicksów, czyli krótkich materiałów wideo. Możemy też oczywiście obserwować profile swoich ulubionych twórców, dzięki czemu wchodząc na profile firmowe, na przykład na profil kawiarni w waszym mieście, zobaczycie tam w pierwszej kolejności właśnie ich recenzje. Także jest to z pewnością aplikacja skierowana na polecanie sobie nawzajem najlepszych możliwych produktów czy też miejsc. Każdy z nas, osiągając ponad 250 wyświetleń na recenzji, może na niej zarabiać, generując jeszcze większe zyski w momencie zezwolenia na ich promowanie. Aplikacja dopiero co wystartowała, także macie szansę zaistnieć na niej już na samym początku i zbierać obserwujących już teraz. Zachęcam do pobrania z linku w opisie i oczywiście zaobserwowania mnie na Bilin, gdzie to będzie pojawiał się content niedostępny nigdzie indziej. Według najnowszych plotek Marvel ma mieć spore plany względem aktorki Elizabeth Olsen i odgrywanej przez niej Scarlet Witch. Bo jak się okazuje, ma ona powrócić i to nie tylko w ramach gościnnego występu w jednej produkcji, tylko w kilku filmach i to w znacznie większej roli niż przypuszczano wcześniej. Podobno mamy zobaczyć solowy film poświęcony tej właśnie postaci oraz dwa spin-offy serialu WandaVision i ma ona odgrywać znaczącą rolę w nadchodzących filmach Avengers. Co więcej, ma ona być takim mostem łączącym MCU z wchodzącymi do niego mutantami, co w sumie mnie nie dziwi. Marvel na kolejne produkcje zaklepał sobie Downey Jr., teraz dowiadujemy się również o dużym udziale Toma Hollanda oraz być może powrocie innych znanych postaci z dawnych filmów, w tym większa eksploatacja postaci Wolverina i Hugh Jackmana. Także jej powrót wcale mnie nie dziwi, znane twarze to coś, na czym zapewne Marvel będzie opierał cały swój marketing w nadchodzących czasach. To jak? Cieszycie się, że ta bohaterka powróci?
skoro mowa o Hugh Jackmanie, to Marvel, a konkretnie Disney chce, aby za swój najnowszy występ w trzecim Deadpoolu aktor otrzymał Oscara. A jeśli nie Oscara, to chociaż nominację do jego otrzymania w kategorii najlepszego aktora drugoplanowego. Z kolei Ryan Reynolds został zgłoszony do Złotych Globów i tam będzie walczył o wyróżnienie w kategorii najlepszego aktora komediowego, a Jackman ponownie jako aktor drugoplanowy. Co myślicie? Mają szansę, czy studio się tylko ośmieszyło? Mandalorian za to nie otrzyma kolejnego, czwartego już sezonu. Dlaczego? Z najnowszych informacji wynika, że zakończeniem przygody Mando i Grogu będzie właśnie film z takim tytułem, który oczywiście nie jest niczym nowym, bo został ogłoszony już jakiś czas temu. Jednak teraz, kiedy wiemy już, że będzie to jednocześnie pożegnanie z tymi postaciami, będzie on miał zapewne większą wagę dla większości widzów. I dla studia też powinien. Bo z tego, co ostatnio wam mówiłem, Mandalorian i Grogu jest póki co jedynym stabilnym, pewnym projektem kinowym ze świata Star Wars. Także no, lepiej żeby się postarali. Na otarcie łez dowiadujemy się też, że niewykluczone jest pojawienie się kiedyś Mando w innych produkcjach z Gwiezdnych Wojen. Dostaliśmy też trailer nowej gry z King Kongiem w roli głównej i to od polskiego studia Seven Levels z Krakowa we współpracy ze studiem Legendary. Tak też będzie to oficjalna gra z tak zwanego Monsterverse'u. W branży filmowej doszło ostatnio do sporu czy też dramy, a wszystko to przez zapowiedziany całkiem niedawno nowy serial z Harrym Potterem. Spór trafił już na drogę sądową poprzez wystosowanie pozwu przez Sky należące do Comcastu przeciwko Warner Bros.owi, które ma pod sobą HBO i serwis Max, na którym miał zadebiutować nowy Potter. No i właśnie miał. Sky w pozwie twierdzi, że ma obecnie aktywną umowę z Warner Bros. Ważną od 2019 do 2025 roku, która miała zapewnić współprodukcję albo chociaż możliwość współpracy przy co najmniej 4 programach rocznie. W tym właśnie nad serialem Harry Potter. I według nich Warner Bros. Nie tylko pominął ich przy organizowaniu i pierwszych etapach produkcji, ale nawet znacznie odbiegał od tego i robił wszystko, żeby Sky nie miało swojego udziału w przedsięwzięciu. Co miałoby być złamaniem umowy i to niejednokrotnie. Ogłoszenie nowego, wieloodcinkowego i sezonowego serialu z Harrym Potterem, który na bank zbierze miliony fanów przed ekranami, było punktem krytycznym w 2023 roku i stąd też pozew. Rzecznik Warner Bros. Odniósł się do tych doniesień, mówiąc, że ich umowa wygasa razem z końcem 2025 roku, a serial planowany jest na 2026. Więc nie ma tutaj podstaw prawnych do wygrania sporu, a pozew jest tylko bezpodstawną próbą zyskania przewagi w negocjacjach dotyczących programów po tej dacie. No cóż, sytuacja jest zagmatwana, a o jej rozwoju będę was informował na bieżąco, także subskrybujcie, żeby nie przegapić. Dostaliśmy też w końcu pierwsze fotki z planu filmu The Electric States, który, jeśli wierzyć twórcom, powstaje już od blisko 5 lat. I fakt, już od dawna słyszeliśmy jakieś tam strzępki informacji w tym temacie, także dobrze słyszeć, że coś ruszyło się do przodu. Jest to projekt science fiction braci Russo, który powstaje na zlecenie Netflixa. Premiera zapowiedziana jest na początek 2025 roku, a w rolach głównych zobaczymy Millie Bobby Brown oraz Chrisa Pratta w dziwnych włosach. Będzie to ekranizacja powieści Simona Stalenhaga na podstawie twórczości, którego zrealizowano już serial Opowieści z pętli, który by the way wam polecam, bo chyba nie był zbytnio popularny w Polsce. Akcja nowej produkcji rozgrywać będzie się w alternatywnych latach 90. zaraz po zakończeniu wojny maszyn z ludźmi. Będziemy śledzić tutaj losy głównej bohaterki, która wyrusza w przygodę z przyjaznym robotem.